23 kwietnia, moje urodziny. Wyruszamy na wypoczynek ze Szwajcarii na kanaryjską La Gomera. Do pokonania mamy banalną trasę z domu do Bazylei, z Bazylei na Teneryfę, z Teneryfy na La Gomera i z portu na La Gomerze na drugą stronę wyspy do Vale Gran Rey. Brzmi jak błyskawiczny pikuś. Pewnie pójdzie łatwo. Jesteśmy pod Bernem, godzina 9:03. Rozpoczynamy odliczanie i zobaczymy, ile czasu będzie trwała podróż. Czas start. Parking przy lotnisku, godzina 27. Idziemy zobaczyć, czy możemy już oddać walizki. 2 godziny 10 minut, jesteśmy pod prawie wyjątkowo łatwo, miło, przyjemnie, prawie w ogóle nie ma ludzi, chyba po świętach wszyscy wrócili do pracy. Świętach wielkanocnych 2019. Godzina 11:13. Idziemy coś zjeść, no i będziemy czekali na lot. Jesteśmy na Teneryfie. 8 godzin 25 minut od momentu wyjścia z domu. Godzina 16:28 czasu lokalnego. Leciliśmy EasyJetem i słuchajcie, normalnie masakra. Pierwszy raz lot EasyJetu, którym leciałem, leciał na czas. Ba, był 35 minut wcześniej. Bardzo szybki wyrzut naszych bagaży. Bagaże odebraliśmy, idziemy się zalogować do TUI. Transfer do portu, statek, samochód i może za parę godzin będziemy w hotelu. To na razie kończymy. Jesteśmy na promie, za kwadrans odpływamy na La Gomera. A w tym momencie jesteśmy jeszcze w porcie Los Cristianos na Teneryfie. Czas, nie wiem, czy będzie widać, 10 godzin i 45 minut. Także dobijemy do 12 bez problemu. Pływamy do portu San Sebastian na La Gomerze i mamy co? 11 godzin 52 minuty. Z czego ostatnie 50 km jazda wypożyczonym autem Opel Astra Kombi nówka. 55 km trasy, z czego mniej więcej 50 km było po zakrętach, tylko kilka kilometrów prostej drogi gdzieś tam w tunelu. No stop zakręty, ciemno, mgła, nietoperze, wiatr i marsjańskie krajobrazy. Jedna z najtrudniejszych dróg, najbardziej wymagających, jakie jechałem w życiu. Test kompletny kierowcy. Jest późno, jesteśmy zmęczeni, idziemy coś zjeść. Helga właśnie bierze prysznic. Także do zobaczenia jutro. Jutro pokażę wam hotel, pokażę wam pokój. A póki co, cześć. Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym cyklu z Wysp Kanaryjskich. Tym razem wyspa La Gomera. Jesteśmy w Vale Gran Rey, na zachodzie wyspy. I hotel również o tej nazwie Gran Rey. Zaraz wam hotel pokażę. Póki co zobaczcie sobie, jakie mamy widoczki. Basenik, górki. I stamtąd żeśmy z góry przejechali. Trzeba było przez całą wyspę przejechać, żeby się tutaj dostać. Ponad 50 km trasa, non-stop, zakręty. Lewo, prawo, góra, dół. Prostej drogi praktycznie nie było. Wypożyczyliśmy samochód w porcie San Sebastian. Hotel Gran Rey znajduje się bezpośrednio przy oceanie, ale jest oddzielony od niego taką oto ulicą. Jest blisko, nad wodę, także jest fajnie, nie ma co narzekać. Parter, na parterze jest recepcja oraz restauracja, gdzie podawane są późniejsze posiłki, czyli obiad, obiada, kolacja. Sam hotel, jak widzicie, jest malutki. Tu są tylko dwa piętra i te dwa piętra, właśnie pierwsze i drugie piętro, to są piętra mieszkalne. Na trzecim piętrze, czyli na dachu, znajduje się basen, nie za duży, miejsce, gdzie można się opalać, no i tak zwane teraz słoneczne, też dodatkowymi leżakami, ale już bez możliwości pływania. Jeszcze na dachu zamontowane są panele słoneczne, ale to jest akurat teraz mniej ważne. I jeszcze po prawej stronie, na tym trzecim piętrze, macie
restauracje, gdzie podawane są posiłki poranne, czyli śniadanko, wczesne śniadanko z widokiem na ocean. Można siedzieć w środku, można siedzieć na zewnątrz. No i sam hotel wydaje mi się być troszeczkę opustoszały, a przynajmniej jest bardzo, bardzo cicho. Generalnie atrakcji w nim jakiejś nie ma. Zauważyłem właśnie, że ludzie szybko zjadają śniadania i uderzają gdzieś tam w teren, a na La Gomera się przybywa głównie po to, żeby wędrować i dla widoków. Pływanie i atrakcje raczej nie. To wchodzimy do hotelu i za chwilkę przejdziemy też do pokoju, pokażę wam pokój. Tu po prawej stronie jest recepcja, o której mówiłem, i miejsce, gdzie jest dyrekcja. Windy aż na trzecie piętro. No i to jest ta część restauracyjna. Na razie jest ciemno, bo tutaj będzie po południu coś robione, jakieś jedzonko. Generalnie sala jest mała i to też jest potwierdzenie tego, że hotel jest niewielki, przytulny. No i to jest akurat fajne. Teraz pojedziemy jeszcze szybciutko na trzecie piętro. Pokażę wam jeszcze raz wejście na basen i tą restaurację. Nawet sama winda jest taka dosyć fajna, gra muzyczka. Jedziemy na trzecie piętro. Tu jest ta część restauracyjna, gdzie są śniadania i potem też jest otwierany bar wieczorem, żeby można było sobie przyjść na drinka. I to wygląda tak. O. Idziemy tu sobie jeszcze na tarasik. Super szału nie ma, ale powiem wam jedno, jest bardzo przytulnie i czysto, co jest bardzo ważne, bo czasami hotele są naprawdę wypasione, ale są po prostu zaniedbane, a tutaj o tym hotelu póki co tego powiedzieć nie możemy. No i wyjście na basen, kilka reguł, wiadomo, które trzeba przestrzegać. Temperatura wody 17 stopni, pH 7,3, a nawet widzę, że jest chlor podany, 1,3 mg na litr, czyli badają wodę, kto by pomyślał. 17 stopni wody. No, trzeba się będzie przyzwyczaić. Basenik, już widzieliście, jest niewielki. Plus jest taki, że leżaki nie są zarezerwowane przez chcących się opalać turystów, czyli mamy tutaj naprawdę dużą dowolność. No, ale też troszeczkę wieje, więc wcale się nie dziwię, że ludzi na leżakach nie ma. Pewnie są gdzieś w terenie. La Gomera, tak jak część innych wysp kanaryjskich, jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o pogodę, temperaturę i wysokość nad poziomem morza. Tu my jesteśmy w tym momencie teoretycznie w najcieplejszym miejscu, a tam jak pojedziemy wyżej, 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 w tamtą stronę i dalej, dalej, możemy trafić na mgły, deszcza i temperaturę, jak wczoraj jechaliśmy samochodem, było poniżej 10 stopni, 9 stopni w pewnym momencie, jak mgły i deszcze przewalały się przez wyspę podczas naszej jazdy. No, to idę wam pokazać jeszcze pokój, bo tak naprawdę wiele więcej tutaj w tym hotelu nie ma. Nie ma siłowni, nie ma jakichś dodatkowych placy, zabaw, jakichś terenów rekreacyjnych, czyli podstawowa działalność hotelarska, nocleg, jedzenie, obsługa i tyle. Wejdziemy do pokoju. Pokój, tak jak i sam hotel, jest mniejszy od tych, które mieliśmy do tej pory, ale spełnia wszystkie nasze wymagania, standardy, które oczekujemy. Zacznijmy od łazienki. Jedyny minusik, dosyć głośny wentylator, słyszycie już, ale jest prysznic z wanną niewielką, jest toaleta, generalnie czysto, nie ma się absolutnie do czego przyczepić. Pokój zdał nawet test kurzu na klimatyzacji. I sam pokój. Już troszeczkę się rozpakowaliśmy, bo przyjechaliśmy wczoraj późnym wieczorem, to już nie chciałem robić wam ujęcia po ciemku. Jest tak, jest szafa, wystarczy na dwie osoby, ale jak zabierzecie więcej sukienek, no to może być malutki problem. Łóżka wygodne, wyspaliśmy się, było ok. Tutaj mamy barek, standardowo oczywiście płatny dodatkowo. Ale co najważniejsze, działa. Tutaj akurat sobie kupiliśmy lokalny cydr, bardzo dobry, z kwaśnych jabłek, polecam.
No i co, telewizor. Tak prezentuje się cały pokój. No i to, co wam mówiłem, klimatyzacja u góry dosyć cicha i przede wszystkim czysta. Także wielkiego szaleństwa tutaj nie ma, ale nie po to się jeździ na takie wczasy, żeby siedzieć w fotelu. No i mamy balkon, widok z balkonu, pierwsze piętro. Na drugim piętrze prawdopodobnie widać od razu cały ocean. Natomiast tutaj troszeczkę drzewa zasłaniają, ale plus jest taki, że jest chłodniej. Zresztą słońce tutaj jest chyba tylko w tych godzinach bezpośrednio poprzedzających zachód słońca, bo jesteśmy idealnie chyba od strony zachodniej. No i tutaj jest parking przed hotelem. Tam zaparkowaliśmy sobie auto. Jeszcze jakbyście na przykład tutaj kiedyś byli, zabrakłoby wam miejsc parkingowych, to tam z prawej strony można skręcić. Jeszcze jest też parking, tylko dla gości hotelowych, droga jednokierunkowa. Bardzo fajnie wszystko zrobione. No i dalej jak za hotelem pójdziecie, to są te plantacje bananów. Jeszcze małe dopowiedzenie do tych ujęć z dnia poprzedniego, które widzieliście. Generalnie, no tak, prawie 14 godzin podróży, z czego oczywiście część to były oczekiwania na kolejny środek transportu. Bo wydawałoby się, że wszystko fajnie tak spięte, ładnie dograne, żeby można było sobie fajnie przyjechać po prostu na miejsce i odpocząć. Ale mimo wszystko 14 godzin jednak troszeczkę męczy, więc wyspa La Gomera na pewno jest wyspą, która się wiąże z większą przygodą, mniejszą wygodą niż na innych wyspach. I jest kilka możliwości, żeby dojechać bezpośrednio w to miejsce. My zrobiliśmy tak, że jechaliśmy samochodem do Bazylei, potem lot na Teneryfę. Z Teneryfy tu i wysłało nas taksówką na prom do Los Cristianos. I później były dwie opcje, albo dojechać promem do San Sebastian i tam odebrać sobie samochód, który wypożyczyliśmy. I taką opcję nam od początku mówili, że należałoby zrobić, dlatego tak też zrobiliśmy. Natomiast okazało się potem na Teneryfie, oni byli w ogóle zdziwieni, bo zabukowali nam prom bezpośrednio tutaj do Vale Gran Rey, bo taki prom jest. Ale my mówimy, mamy samochód zarezerwowany, więc prosimy tylko do San Sebastian, ale dopasowali się i do tego San Sebastian pojechaliśmy. Popłynęliśmy w zasadzie. Tam odebraliśmy samochód, dojechaliśmy samochodem. No tak jak mówię, ta trasa była dosyć wymagająca. I co, w zasadzie to tyle. A tutaj macie hotel od strony gór. Chyba ciut tańsze pokoje, tak mi się wydaje. Mniej schodzą, ale niektórym jest to wszystko jedno. No i tutaj jest ten parking, o którym wspomniałem, dla gości hotelowych. Także kilka jeszcze miejsc tutaj jest. Póki co zapoznajemy się z okolicą. Spacer zaliczony, kilkukilometrowy. Sklepy są. Także w razie czego nie umrzecie. A po co my żeśmy w ogóle tutaj na tą La Gomerę przyjechali? No wiadomo, powędrować. Na La Gomerze nie ma za bardzo miejsc takich rozrywkowych. Do pływania też nie za bardzo. Woda w basenie 17 stopni. Wieje woda w oceanie, podejrzewam, że też chłodna. Będziemy tutaj wędrować, wędrować i jeszcze raz wędrować. Kupiliśmy sobie taki przewodnik turystyczny po niemiecku z ponad 60 trasami do wędrowania. Także będziemy łazili tam wysoko, wysoko, wysoko po tych wszystkich wąwozach, po lasach namorzynowych, tam gdzie będzie ekstremalnie zielono. No i mam nadzieję, że będę w stanie wam to pokazać. Także z prezentacji hotelu to by było tyle. Wiem, że tych filmów hotelowych za dużo na YouTubie nie ma, więc to zawsze jest przydatne, jeżeli byście się zdecydowali na La Gomerę. Póki co po pierwszym dniu, pierwszych dwóch dniach mogę wam powiedzieć, że hotel całkiem w porządku, nie ma się do czego przyczepić. Śniadanko, wybór niewielki, ale możecie coś sobie dobrać, to co lubicie jeść. Także jak ktoś ma bardzo wyrafinowany gust i potrzebuje mieć 5 rodzajów dżemów przy śniadaniu, no to tutaj tego nie znajdziecie, ale wszystko to podstawowe, żeby kogoś wyżywić, jest i przede wszystkim jest to smaczne. I co, to by było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!